takiego lidera z pewnością nam się uda, bo już nieraz to udowadnialiśmy. Bardzo się cieszę. Jeszcze raz serdecznie z tego miejsca, ze stolicy Małopolski, witamy całą Polskę. Zwyciężymy! Małopolska wita całą Polskę. Szanowni Państwo, kolejne wydarzenie w ramach kampanii samorządowej Prawa i Sprawiedliwości na naszej kampanijnej trasie, tym razem właśnie Kraków, ale nie tylko o Krakowie będziemy dzisiaj mówić, ale zanim na dobre rozpoczniemy nasze dzisiejsze spotkanie, jak Państwo już doskonale wiecie, naszym hasłem i mottem przewodnim jest hasło Bądźmy razem, budujmy wspólnie, czyli czymś, co zawsze nas jednoczyło, był orzeł biały, biało-czerwona flaga, której dzisiaj również nie brakuje, ale również hymn państwowy. Bardzo proszę, do hymnu. Po hymnie bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Kraków! Można spocząć, bo toż to dopiero początek naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo serdecznie jeszcze raz wszystkich witam w Krakowie na Konwencji Samorządowej Prawa i Sprawiedliwości z udziałem naszego lidera, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Witam wszystkich parlamentarzystów, samorządowców, ale również kandydatów z list Prawa i Sprawiedliwości, którzy będą walczyć o państwa zaufanie w nadchodzących wyborach samorządowych, które odbędą się już 7 kwietnia. Witam również wszystkich mieszkańców, sympatyków, którzy bardzo licznie zgromadzili się w hali Sokoła dzisiaj w Krakowie. Ja wiem, że środek dnia, południe, zazwyczaj o tej porze spożywa się niedzielny obiad, natomiast państwo zdecydowaliście się poświęcić ten czas, by spędzić go wspólnie z nami. Serdecznie Państwa witam i dziękuję za obecność. Szanowni Państwo, no właśnie przed nami bardzo ważny czas, wybory samorządowe, a wiemy doskonale, że Polska i władze Polski, administracja Polski to władze centralne i również władze samorządowe. I w tych właśnie wyborach 7 kwietnia zdecydujemy o tym, kto będzie władał
w samorządach? W którym kierunku potoczy się przyszłość naszych samorządów? I czy nadal, również i tam, będzie kontynuowany ten program, jaki od jakiegoś czasu jest w Polsce wprowadzany? Program likwidacji, anihilacji i ograniczania różnych rozwiązań, programów oczekiwanych i popieranych społecznie. Po raz kolejny po 13 grudnia, szanowni państwo, okazało się, że niestety obietnice wyborcze wiążą tylko tych, którzy w nie wierzą. I taka polityka od pewnego czasu jest wdrażana. Zerwano z polityką solidarnościową, zerwano z polityką wyrównywania szans i powrócono do podziałów. Podziałów społecznych, podgrzewania emocji i podziału Polski na Polskę A i B. My prowadziliśmy politykę dokładnie przeciwną. Zobaczcie. Rząd Prawa i Sprawiedliwości wspierał wszystkie samorządy. Od tych najmniejszych po największe, rządzone przez naszych konkurentów. Program inwestycji strategicznych odmienił Polskę. Trzeba go kontynuować, nie likwidować. Każde miasto, dzielnica, osiedle potrzebuje wsparcia. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość proponuje wielki program modernizacji osiedli z wielkiej płyty. W tych blokach mieszka ponad 8 milionów Polaków. Musimy podjąć to wielkie wyzwanie. Jesteśmy przeciwko strefom czystego transportu. Miasta nie mogą być tylko dla najbogatszych. To niszczy wspólnotę samorządową. Musimy ją budować. Wspólne przedsięwzięcia, budowanie, inwestowanie i nieschodzenie z tej drogi, która nas naprawdę prowadziła w dobrą stronę. Brawa, brawa, tak, proszę państwa, to były kierunki. To były kierunki polityki Prawa i Sprawiedliwości, które poznaliśmy i których doświadczaliśmy na przełomie ostatnich lat. Stąd też nie bez kozery nasze hasło. Bądźmy razem. Bądźmy razem. Bądźmy razem. Właśnie, proszę państwa, wspólnota, zespół to jest to, co jest najważniejsze. Bo ktoś kiedyś powiedział, że być może w pojedynkę można i szybciej, ale z całą pewnością w zespole zawsze można dojść dalej. I to doskonale wie i rozumie nasz lider, który od lat nieprzerwanie nasz obóz przeprowadzał przez wiele trudnych sytuacji, zawsze obronną ręką, a wręcz spektakularnie odnoszący zwycięstwa. Panie i panowie, przed wami pan prezes Jarosław Kaczyński. Ogromne brawa! Dziękuję państwu. Dziękuję. Ale dziękuję państwu, bardzo dziękuję. No nie mogę zapomnieć swojego imienia już. Nie ma szans. Otóż, szanowni państwo, tutaj ten króciutki film pokazywał naszą drogę, można powiedzieć istotę naszej drogi. I żeby zastanowić się nad tym, gdzie jesteśmy w tej chwili, to warto przypomnieć sobie pewien podział. Podział, który funkcjonował w wyborach 2005 roku, był wtedy bardzo mocno podkreślany, deklarowany. To podział na Polskę liberalną i Polskę solidarnościową, albo odwrotnie, solidarnościową i liberalną. Myśmy byli wtedy oczywiście za tą solidarnościową drogą. Nasi przeciwnicy za kontynuacją tej drogi liberalnej. Często się mówi, to się utrwaliło jeszcze od XIX wieku, że chodzi tutaj o taką konstrukcję życia społecznego, a w szczególności konstrukcję państwa, którą można porównać do nocnego stróża. Otóż rzeczywiście to było państwo nocnego stróża, tyle tylko, że stróża niedołęgi, który nie był w stanie niczego upilnować, no bo Polska była rozkradana na wielką skalę.
Ale przede wszystkim to było państwo, które nie interesowało się zwykłym obywatelem, nie pomagało mu, nie wykazywało tutaj żadnej troskliwości. Było, można powiedzieć, obojętne. Oczywiście padały różnego rodzaju deklaracje, czasem coś tam zrobiono, ale to w gruncie rzeczy nie było nic istotnego. Tak naprawdę adresatem polityki w ramach tego typu władzy byli ci, którzy rządzili, ich bezpośrednie zaplecze, do nich się zwracano, ich interesy załatwiano, no i pewne wybrane grupy. Jakie grupy? Silne grupy. Te grupy, które mogły zaszkodzić tej władzy, mogły jakoś ją podważyć. A reszta się nie liczyła. Reszta, szanowni państwo, nosiła moherowe berety. I w związku z tym, nawet jak wybrała władzę, to ta władza była nieważna. To przecież słowa, no nie wprost wypowiedziane, ale zupełnie zrozumiało wypowiedziane w 2005 roku, o ile sobie dobrze przypominam, jeszcze w 2005 roku, ale już za naszej władzy przez Donalda Tuska. Tak to wyglądało, no ale później przyszło 8 lat naszej władzy. Władzy, która nawiązywała bardzo wyraźnie do idei Solidarności. I to były lata, w których nie tylko robiliśmy dużo, ale przede wszystkim nie dzieliliśmy społeczeństwa, bo tamten podział społeczeństwa był bardzo wyraźny na tych uprawnionych i na tych, o których się zapomina. My w swoich przedsięwzięciach społecznych, no symbolem jest 500 czy dzisiaj 800 plus, wyprawka szkolna, w przedsięwzięciach inwestycyjnych najróżniejszego rodzaju, na przykład chodzi o CPK, o elektrownie atomowe, o rozwój Orlenu, o regulację Odry, o port w Świnoujściu, ale chodziło także i o port gdański i tak dalej, i tak dalej. Myśmy tego nie robili dla jakiejś grupy społecznej. Myśmy to robili dla wszystkich. Także ten program, który odnosił się do polskich samorządów, był skonstruowany w ten sposób, by korzystali na nim wszyscy. Naprawdę, i to można sprawdzić w statystykach, nie było w ten sposób, że dzielono pieniądze, a tych pieniędzy było wtedy dzięki naszej zapobiegliwości, dzięki temu, że ograniczyliśmy ten wielki rabunek, bardzo go zredukowali dużo, że ktokolwiek był nagradzany albo karany za to, że jest z jakiejś opcji politycznej. Po prostu wszyscy dostawali, wszyscy mogli inwestować i naprawdę przeżyłem takie dobre, miłe chwile, kiedy podczas spotkań jeszcze przed tymi wyborami, nawet jeszcze w poprzednim roku, w 22, od wójtów takich dość zaniedbanych częściach naszego kraju słyszałem, że bardzo długo jestem wójtem, ale w końcu mogę tutaj coś zrobić. I to nie był nasz zwolennik. Nawet nie wiem dokładnie z jakiej był partii, czy z jakiegoś miejscowego komitetu, ale sądzę, to najbardziej prawdopodobne, że był po prostu z PSL-u. Ale dziękował mi. Dziękował mi starszy już człowiek z długą drogą właśnie w samorządzie, z długą drogą wójta. Przedtem nic, teraz można coś uczynić, można coś zrobić, można poprawić. Taka była nasza polityka. Wydawała się ona mocnym fundamentem tego wszystkiego, co się zmieniło, tej solidarnościowej polityki. Ale myśmy szli także na rękę społeczeństwu i w innych sprawach. Dawaliśmy wybór. Obniżyliśmy wiek emerytalny, ale przypominam, bez żadnego przymusu.
i mężczyzna, i kobieta może pracować do 67 lat. To jest decyzja. Tyle, że panie mogą kończyć swoją pracę mając lat 60, a panowie 65. No tak to wynika z różnych ważnych przesłanek. A przy końcu naszej kadencji były przez sprawy emerytur stażowych, które mają tutaj ten system jeszcze bardziej uelastycznić, jeszcze bardziej dostosować do sytuacji ludzi, którzy pracowali w bardzo ciężkich warunkach, ludzi, którzy naprawdę muszą już odpocząć. I to wydawało się, jeszcze raz powtarzam, taką mocną podstawą tego, że to będzie trwało, że to powinno być popierane ponad podziałami politycznymi, że to jest po prostu potrzebne Polsce. No ale wystarczyło kilka miesięcy władzy koalicji 13 grudnia, no 3 miesiące niewielkim kawałkiem dotychczas, żeby zobaczyć, że byliśmy tutaj w błędzie, że nie wystarczyło, że wraca stare i to wraca naprawdę w zaostrzonej formie. Ten nocny stróż niedołęga zamienia się w nocnego rabusia. I nie mówię tutaj o licznych sygnałach, które do nas dochodzą, tam w Warszawie, w centrali, że wracają ludzie, którzy niewątpliwie byli związani z tymi przedsięwzięciami, które można określić jako rabunek i to w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu, ale także z przedsięwzięciami o charakterze czysto już państwowym. Bo co na przykład, szanowni państwo, oznacza te 5% VAT-u od żywności? To oznacza no, po prostu wzrost cen żywności, no to każdy wie. Ale czy o 5%? Kto zna? Nie będę z ekonomistą, bo to wystarczy zwykłe doświadczenie życiowe. Takie sytuacje to wie, że te ceny wzrosną więcej niż o 5%. No bo jest pokusa, że jak dają podnosić ceny, to tam troszeczkę więcej, coś tam do tego dodamy. A to oznacza, że znów podział, bo to jest przede wszystkim atak na poziom życia tych, którzy mają mniej. Emerytów, rencistów, rolników, niektórych przynajmniej bardzo dużej części rolników, ludzi zatrudnionych na niższych szczeblach administracji państwowej i wielu innych, którym się przydarzyło to, że mają po prostu mniejsze dochody. Mniejsze dochody, choć no, nędzy takiej sensu stricto po naszych rządach jest już w tej chwili niewiele, ale przecież ona też jeszcze pozostała. I we wszystkich tych grupach wydatki na żywność to są wydatki znaczące. To jest bardzo poważny procent tych wydatków, które się ponosi w ciągu każdego miesiąca czy w ciągu każdego roku. I tamta podwyżka jest istotna sama w sobie. No ale mamy też zapowiedź tego, że będzie zlikwidowana tarcza ochraniająca społeczeństwo przed wzrostem cen energii. A to już jest coś naprawdę bardzo poważnego. Jeszcze poważniejszego, bo to przecież oznacza wzrost cen w gruncie rzeczy wszystkiego, bo energia jest potrzebna w produkcji niemalże każdego produktu, jeszcze raz użyję słowa podobnego, który jest nam potrzebny do życia. A więc to jest mechanizm, który działa bardzo mocno na całą gospodarkę, działa na popyt w Polsce, czy działa
w związku z tym także na poziom czy szybkość wzrostu gospodarczego i działa na inflację. Ta inflacja została przez nas. Przez nas, podkreślam, bo nasi przeciwnicy dzisiaj rządzący twierdzą, że to przez nich. No tutaj pan rzecznik, który tak dynamicznie prowadzi to nasze spotkanie, przed chwilą mi mówił, że to tak jakby ktoś to z jakąś panią no, wszedł w bliższe stosunki przed 3 miesiącami, a ona właśnie powiła dziecię, twierdzi, że to... Ale to nie ja, proszę Państwa, to mówiłem. W moim wieku może już nie wypada, ale... On jest młody. Także... Mówię tutaj o panu rzeczniku, o panu Rafale Bochenku. On ma prawo coś takiego powiedzieć i dlatego to mówię tylko jako cytat. Bo to tak naprawdę myśmy zrobili. Nasza polityka do tego doprowadziła, że jest te 2,8%. Zdaje się, że sam Tusk się ostatnio tym chwalił. Wczoraj na Twitterze. Tak, to już wszystko wiemy. Otóż może się chwalić właśnie na tej zasadzie, o której tutaj przed chwilą poprzez pewną, przez pewien przykład mówiłem. Czyli powrót inflacji. Powrót inflacji, a to jest dla rozwoju gospodarczego, dla naszego życia, dla całego życia społecznego, dla życia społecznego właściwie wszystkich grup społecznych coś naprawdę istotnego. A ta inflacja może się jeszcze do tego nakręcać. Bo przecież, szanowni państwo, mamy Zielony Ład. Oni niezależnie od tego, jak dzisiaj się tego wypierają i próbują to na nas zwalić, ten Zielony Ład popierali i w gruncie rzeczy popierają. A Zielony Ład oznacza ogromne kłopoty dla rolników, ale te kłopoty dla rolników przekładają się na wszystkich. Na całą gospodarkę, na poziom życia. To jest uderzenie we wszystko. A teraz jeszcze jest dyrektywa odnosząca się do bezemisyjności budynków. No, to już jest coś zupełnie niebywałego. Mamy w krótkim czasie wydać 1 bln, a niektórzy nawet mówią 1,5 biliona złotych na to, żeby tą wielką zmianę, jeśli chodzi o budynki, przeprowadzić. To jest coś, co obciąży nasz rozwój, no obciąży ogromnie wszystkich w Polsce, poza tą garstką najbogatszych, dla których takie wydatki nie mają większego znaczenia i doprowadzić do tego, na czym wyraźnie zależy naszym partnerom z zewnątrz i ich reprezentantom w Polsce, żeby ten szybki pościg naszego kraju za najbogatszymi krajami naszego kontynentu Unii Europejskiej został zwolniony albo w ogóle zlikwidowany, bo przy tych obciążeniach możemy się nie tylko nie rozwijać, ale po prostu nawet cofać. Bo jak będzie się cofała, nasza stopa życiowa będzie spadała, będzie spadał popyt, to znów wracam do tego, gospodarka będzie się rozwijała wolniej, może się nawet zwijać. I teraz jest takie pytanie, dlaczego oni to robią? Po co to robią? No, po pierwsze, mają różnego rodzaju potrzeby. Mają różnego rodzaju potrzeby z powodów, o których za chwilę. Ale przede wszystkim dlatego, że nie reprezentują polskich interesów. Nie reprezentują polskich interesów, proszę Państwa. Reprezentują interesy obce.
bo to przecież w wielkiej mierze z zewnątrz sygnały dla tego rodzaju działań albo nakazy tego rodzaju działań płyną. Teraz jeszcze dochodzi likwidacja Turowa. To niby decyzja polskiego, warszawskiego sądu administracyjnego, no na szczęście na razie tylko pierwszej instancji. Jeszcze to nie jest prawomocne. No ale jakie mamy sądy, wobec kogo ci sędziowie są lojalni, czy wobec Polski, czy wobec administracji europejskiej, co w praktyce oznacza naszego zachodniego sąsiada, to przecież my wiemy. Nie chcę powiedzieć, że mówię o wszystkich sędziach, bo są też i uczciwi sędziowie i nie jest ich mało, ale nie oni decydują. I tak to, proszę Państwa, dzisiaj wygląda, bo... Dodać tutaj, Szanowni Państwo, trzeba, że ci wszyscy, którzy tą politykę prowadzą, są jednocześnie, można powiedzieć, realizatorami czegoś, co zostało kiedyś bardzo precyzyjnie, acz nie do końca po polsku, więc będę to z pewną poprawką cytował, określone przez pewnego ministra. Pieniędzy nie ma i nie będzie. To wraca. I teraz skąd tego rodzaju polityka? Otóż przekonania, że oni mogą wszystko, że im wszystko wolno. Że im wszystko wolno, bo albo już zlikwidowali, albo są w trakcie likwidowania wszelkiego rodzaju bezpieczników. W demokracji władza ta wyłoniona przez społeczeństwo jest poddana pewnej kontroli. Tą kontrolę sprawują media, to dzisiaj bardzo ważna kontrola. Ich nie kontrolują, pluralizm medialny został, no jeśli nie zlikwidowany, to radykalnie ograniczony poprzez instytucje, które albo już dawno mają opanowane, jak sądy, albo w tej chwili właśnie w sposób nielegalny je opanowują. Przez te instytucje, które mają zamiar opanować, atakują już w tej chwili brutalnie, jak na przykład Trybunał Konstytucyjny, no zbliżają się do tej sytuacji, którą opisywałem w 2013 roku, kiedy uzasadniałem w Sejmie wniosek o wotum nieufności dla rządu Donalda Tuska. Bo tam opisałem między innymi system, gdzie wszystkie te instytucje kontroli, nawet GUS, bo to też jest swego rodzaju instytucja kontroli, że wszystko to zostało wyłączone. Oni sądzą, że to całkowite wyłączenie im się uda, bo chcą wyłączyć także opozycję. Pamiętajcie Państwo, że to też jest instrument demokratycznej kontroli. I wtedy już hulaj dusza, piekła nie ma. Tak to ma wyglądać w ich planach. I to jest coś naprawdę bardzo, ale to bardzo niebezpiecznego. Największe niebezpieczeństwo od 1989 roku. No a jak im się udało doprowadzić do tej sytuacji, w której dzisiaj jesteśmy? Otóż udało się doprowadzić przez dwa wielkie oszustwa różnego typu. Pierwsze oszustwo to jest to oszustwo budowy urojonej rzeczywistości, którą wielu uwierzyło. Ja mówiłem o tym na dziesiątkach, jeśli nie na setkach spotkań, więc nie będę tego rozwijał. No pewnej części społeczeństwa, tej powiedzmy sobie łatwiej przyjmującej przekaz medialny, w tym także internetowy, wmówiono, że w Polsce jest dyktatura. Mówiono, począwszy od momentu przejęcia przez nas władzy.
Właśnie jeszcze nic żeśmy nie zrobili, ale już ogłoszono, że jest dyktatura. To, że dyktatury nie było, to proszę Państwa, no w dyktaturze jakakolwiek opozycja jest niemożliwa, ale już opozycja totalna to by natychmiast się znalazła w państwowych zakładach karnych, jeżeli nie jeszcze w gorszym miejscu, czyli w ogóle poza naszą doczesną rzeczywistością. W dyktaturze nie ma mowy o tym, żeby opozycja rządziła w jakichś samorządach, jeżeli samorządy w ogóle istnieją, bo czasem istnieją, ale one są też całkowicie opanowane przez tych, którzy sprawują dyktaturę. Sądy w dyktaturze są zawsze dyktaturze podporządkowane. I tak dalej, i tak dalej. Dyktatura nie ma też jakiegoś mocnego poparcia, bo może gdzieś marginalnie może mieć tych osób, które są nazywane celebrytami. Oni takie poparcie przez cały czas mieli. No, bywa też, że jest wspierana z zewnątrz. No, w tym wypadku myśmy wsparcia z zewnątrz, łagodnie mówiąc, nie mieli. To jest tak, że naprawdę warto pamiętać, jak żeśmy z tym walczyli. No, tak się składa, że przemawiam stojąc naprzeciw pani premier. Otóż pani premier naprawdę pięknie z tym walczyła i warto skorzystać z tej okazji, żeby to przypomnieć. To naprawdę były piękne chwile słyszeć te przemówienia w Parlamencie Europejskim i zawsze trzeba o tym wspomnieć i zawsze trzeba o tym pamiętać. Ale powtarzam, gdybyśmy byli prawdziwą dyktaturą, to byłoby to wszystko całkowicie inaczej, a nie byliśmy nie tylko prawdziwą, tylko nie byliśmy żadną. Mieliśmy dużo, dużo mniej władzy niż miał Tusk, kiedy rządził. To o tym trzeba pamiętać. Dużo, dużo mniej władzy. A tylko determinacji ludzi naszej partii zawdzięczamy to, że w pewnym momencie mogliśmy doprowadzić do zmian. I ta determinacja, proszę Państwa, jest potrzebna także i dziś, przed tymi wyborami. Ktoś powie, że to przecież wybory samorządowe, a nie wybory parlamentarne czy prezydenckie. Tak, ale w Polsce, o czym już tutaj wspomniano, samorząd jest częścią aparatu państwowego. Taka jest konstrukcja konstytucyjna w Polsce. Nie jest władzą społeczną, bo i takie konstrukcje na świecie i w teorii, i w praktyce są przyjmowane. I tej władzy samorząd w Polsce ma bardzo, bardzo dużo. Więcej niż w innych krajach Unii Europejskiej, a nawet więcej niż przynajmniej w jednym kraju anglosaskim, bo akurat w krajach anglosaskich samorząd ma najwięcej do powiedzenia, czyli w Anglii. Bo uprawnienia podobne, ale stuprocentowa kontrola rządu nad finansami. A w Polsce takiej stuprocentowej kontroli w żadnym wypadku nie ma. Jest ona w ogóle słaba. Czyli krótko mówiąc, bardzo dużo władzy jest stawką tych wyborów. A władza pozwala czynić źle. Nasi przeciwnicy to pokazują. Na każdym kroku, nieustannie łamiąc konstytucję, łamiąc ustawy, idąc już bez żadnych oporów poprzez to wszystko, co jest niedopuszczalne. Ale władzę można wykorzystać i myśmy, jak sądzę, to pokazali w ciągu tych 8 lat dla dobrych celów, także tą samorządową, także tutaj.
tym województwie, w Małopolsce. I można dzięki władzy na różnych szczeblach, ale tutaj najważniejszy jest szczebel wojewódzki, doprowadzić do tego, że przynajmniej część naszego programu, choćby część tego programu dla samorządów, będzie jednak realizowana dalej. To jest ważne. To jest bardzo ważne. Ale ważne jest także to, że te wybory dają szansę pokazania władzy czegoś, co można określić tej obecnej władzy jako ostrzeżenie. Takie poważne ostrzeżenie. Nie idźcie tą drogą, wróćcie z tej drogi. Wróćcie z tej drogi nocnego rabusia. Zacznijcie liczyć się ze społeczeństwem i przypomnijcie sobie, że demokracja to nie manipulacja. Uczciwe stosunki demokratyczne polegają na tym, że aspiranci do władzy coś obiecują, a później to realizują. A to, co już tutaj słyszeliśmy, że zobowiązania są ważne tylko dla tych, czyli zobowiązują tylko tych, którzy w nie uwierzyli, to jest właśnie oczywiście żartobliwe ujęcie tego, co oni robią. Przez cały czas oszukiwali. Oszukiwali, oszukiwali, jeszcze raz oszukiwali. I to jest to drugie wielkie oszustwo. I dzięki temu oszustwu a każdy dzisiaj widzi, że oszukiwali, rządzą. Gdzie jest, proszę Państwa, to chyba najważniejsze ich zapewnienie, najważniejsza zapowiedź, jeżeli chodzi o sprawy społeczne, te dotyczące portfeli obywateli. Te, no dla tych, którzy umieli liczyć 60 tysięcy miesięcznie, a dla tych, którzy nie umieli liczyć 72 tysiące, bo jedni mówili 6 tysięcy miesięcznie, no to jest rocznie 72 tysiące, a inni mówili 60 tysięcy, no to jednak jest wtedy 5 tysięcy rocznie. No ale jak widzę, ta sztuka liczenia też nie bardzo. Gdzie jest ta zapowiedź? No można powiedzieć w chmurach. Ale takich zapowiedzi jest mnóstwo. Gdzie jest te 100 konkretów Tuska? No poza walką z opozycją. Jak ta walka wygląda? No mogliście Państwo zobaczyć niedawno. Krótko mówiąc, trzeba tej władzy powiedzieć nie. Ja nie chcę mówić tutaj, bo to się często tego rodzaju porównania używa, o żółtej kartce, bo to powinna być już taka żółto-czerwona. Proszę Państwa, czerwona tak, ale czerwona to jest wykluczenie. To dopiero w tych kolejnych wyborach będziemy mogli pokazać czerwoną. Teraz tego jeszcze nie możemy, ale taką żółtą z czerwonym paskiem. I to powtarzam, poza tym celem odnoszącym się do wyłonienia w całej Polsce, ale w tym wypadku mówimy o Małopolsce, o tym województwie, dobrej władzy samorządowej na wszystkich szczeblach, ale no tutaj siedzi przede mną kandydat na prezydenta Krakowa, pan wojewoda Kmita.
Krakowie, w tym bardzo, bardzo ważnym polskim mieście. Tu w Krakowie, i tutaj mówię już nie tylko o wadze miasta, ale o możliwościach. Tu te możliwości są naprawdę duże. Tu jest sporo pieniędzy, nie tyle co w Warszawie, ale jednak sporo. I w związku z tym można dużo zdziałać. Tylko musi być dobry włodarz. A jestem przekonany, że pan wojewoda Kmita będzie bardzo dobrym włodarzem Krakowa. Kmita, Łukasz Kmita. Łukasz Kmita. Tak, proszę Państwa, mamy naprawdę bardzo dobrego kandydata na prezydenta Krakowa, ale mamy bardzo dobrych kandydatów także w bardzo wielu miejscach. Można powiedzieć, wszędzie staraliśmy się, żeby te listy były mocne. No zawsze mogła być popełniona jakaś pomyłka, ale idziemy z dobrą drużyną do tego, żeby w tym województwie rządziło dalej Prawo i Sprawiedliwość. I rządziło dobrze. Bądźcie Państwo, tu zwracam się do mieszkańców tego województwa, do obywateli tego województwa, przykładem dla innych, że z chorobą można walczyć, że z tą ciężką chorobą, na którą zapadliśmy 13 grudnia, można walczyć już dziś i można ją leczyć. No i to ja chciałem powiedzieć. Proszę Państwa, do góry i zwyciężymy. Tak, proszę Państwa, to cóż ja mam więcej powiedzieć. Zwyciężymy. Dziękuję. Pan prezes Jarosław Kaczyński w Krakowie. Zwyciężymy. Tak, tak, proszę Państwa, musimy wytrwać, musimy walczyć. 7 kwiecień już dosłownie za 2 tygodnie, jak dobrze liczę. Także trzy tygodnie, tak? W międzyczasie jeszcze święta wielkanocne, także jest szansa, aby spotkać się z najbliższymi i przekonywać, rozmawiać o tym, na kogo warto postawić w tych zbliżających się, jakże ważnych wyborach samorządowych. Szanowni Państwo, bo w polityce, jak w każdym zespole, niezwykle ważni są ludzie. Ludzie uczciwi, zdeterminowani, pracowici, a przede wszystkim wiarygodni. I tej osobie z całą pewnością tego odmówić nie można, bo w swojej pracy i parlamentarnej, a później kierując pracami rządu, to właśnie udowodniła. Pokazała, że program wyborczy, kampanijny program Prawa i Sprawiedliwości nie tylko można, ale trzeba realizować, bo słowa trzeba dotrzymywać. Szanowni Państwo, przed Wami pani premier Beata Szydło! Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję, szanowni Państwo. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Bardzo serdecznie. Ale słuchajcie, dzisiaj nie ja jestem najważniejsza. Dzisiaj najważniejsze jest to, żebyśmy zwyciężyli. I tak jak powiedział pan prezes Jarosław Kaczyński, dla nas tutaj w Małopolsce najważniejszy jest jeden przekaz. Ja wiem, że dzisiaj podobnie
podobno tutaj w Krakowie była konwencja Platformy, więc mam dla nich krótką informację. Nie oddamy wam Małopolski, bo w Małopolsce zwycięży Prawo i Sprawiedliwość. My, szanowni państwo, pamiętamy, jak rządziła tutaj Platforma z PSL-em w Sejmiku Województwa Małopolskiego. Pamiętamy ten czas. Pamiętają go samorządowcy, którzy tutaj są na tej sali. Pamiętają mieszkańcy Małopolski. I w wielu miejscach Małopolski nikt tylko nie pamięta, że były realizowane jakiekolwiek inwestycje czy programy, bo Platforma z PSL-em o tych miejscach po prostu nie pamiętała. A nasz zarząd województwa równomiernie rozwijał Małopolskę. I tak będzie i teraz, w następnej kadencji. Mnóstwo inwestycji, programów społecznych, programów kulturalnych, wsparcie dla organizacji pozarządowych, dla gmin, powiatów. Trochę się zapędziłam, bo ja nie jestem przecież teraz w samorządzie, ale mi się przypomniały moje czasy samorządowe. I mogę państwu powiedzieć tylko, że wtedy, kiedy ja pracowałam w samorządzie, mogłam tylko pomarzyć jako burmistrz o takim wsparciu ze strony rządu, programów rządowych, które były przygotowane dla samorządów i wsparcia od zarządu województwa małopolskiego. Tutaj jest kilkoro marszałków. Jest marszałek Kozłowski, jest marszałek Smułka, pani marszałek Iwona Gibas, dzięki której tak wspaniale rozwija się kultura w Małopolsce. To są ludzie, którzy przez ten czas ciężko pracowali, żeby Małopolska zmieniała się na lepsze. Są tutaj radni sejmikowi, jest pan przewodniczący rady, pan profesor Jan Duda. Ten sejmik, ten zarząd województwa ma mnóstwo sukcesów. Prawo i Sprawiedliwość nie ma się czego wstydzić, wręcz odwrotnie. Jesteśmy dumni, że Małopolska w tym czasie tak się zmieniła. Moi drodzy, zwyciężymy, będziemy dalej rządzić Małopolską. Zwyciężymy w miastach, w powiatach, w gminach, bo nasi kandydaci to ludzie uczciwi. To ludzie, którzy rozumieją, że wspólne dobro oznacza dobrą przyszłość dla wszystkich. Rozwój, wsparcie, pomoc tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują. I inwestowanie, i rozwój. Małopolska na to zasługuje. Małopolska jest piękna i warta tego, by była dobrze rządzona. Szanowni państwo, mamy kandydatów we wszystkich miastach prezydenckich na prezydentów. Łukasz Kmita, Kraków, Iwona Mularczyk, Nowy Sącz, pan Łabęcki, Tarnów. I najmłodszy z kandydatów, Jakub Przewoźnik, Oświęcim. Będą walczyć, będą starali się zrobić wszystko, żeby zwyciężyć. Ale sami tego nie zrobią, moi drodzy. I to jest robota dla nas. Zostało 3 tygodnie. Trzeba, żeby teraz każdy dzień, każda godzina była dobrze przepracowana. Przez kandydatów, ale też przez nas wszystkich. Bo musimy pokazać i udowodnić, że incydent 13 grudnia wkrótce się zakończy. Polacy zostali oszukani. Między innymi mówił o tym pan prezes Jarosław Kaczyński. Ja dodam jeszcze jedną kwestię. Wielu Polaków uwierzyło, że można iść jakąś trzecią drogą, bo będzie fajniej, może będzie milej, bo nie lubią polityki.
No i poszli tą trzecią drogą i tak szli, szli i tak myśleli, jak tam będzie pięknie, jakie cuda będą na końcu. A na końcu był Tusk. I... Szanowni Państwo, to co się dzisiaj wyprawia, to ja powiem tak. Zwijanie Polski wtedy, kiedy rządzili po raz pierwszy, parę lat im zajęło. Teraz zwinęli Polskę praktycznie w 3 miesiące. Likwidują wszystko. A pamiętacie Państwo tamten czas? 2015? Nie było w wielu miejscach żadnych nadziei. Likwidowane posterunki policji, punkty pocztowe, dworce kolejowe. Ludzie nie mieli jak do pracy dojechać. Mnóstwo ludzi wyjeżdżało za granicę, bo nie było pracy. Jednostki wojskowe. To wszystko było zwijane, likwidowane i chyba wtedy, kiedy już przejęliśmy władzę, kiedy zaczęliśmy to wszystko odtwarzać, nikt z nas nie przypuszczał, chyba też i Polacy nie przypuszczali, że ten czas może wrócić. A dzisiaj widzimy, że wraca i to bardzo szybko. Likwidują wszystko. Chcą położyć rękę na każdą dziedzinę życia, funkcjonowanie państwa. Teraz jeszcze nieśmiało mówią, może zlikwidujemy duże inwestycje prorozwojowe, ale sięgają już też do inwestycji, które mają być realizowane w samorządach. Ostatnio jeden z wiceministrów infrastruktury, oczywiście to obecne Ministerstwo Infrastruktury jest niezwykle nieudolne, bo najlepszy minister infrastruktury jest tutaj Andrzej Adamczyk z Małopolski. Andrzej Adamczyk przygotował program budowy 100 obwodnic. Bardzo ważne inwestycje dla lokalnych samorządów. No i wyobraźcie sobie Państwo, że oni się zastanawiają, czy to warto robić. Więc ci, którzy mają w tej chwili jakąś nadzieję na to, że będzie obwodnica, niech zapomną. No bo pieniędzy nie ma i nie będzie. Podwyższyli VAT na żywność, a więc będziemy mieć fantastycznie drogie święta. Potem pójdą w górę ceny energii. I tak krok po kroku. Tylko moi drodzy, Polacy już nie dadzą się nabrać. I my musimy w tej chwili obudzić naród. Musimy powiedzieć dość pasożytowania na polskim państwie, na Polakach. Trzeba ludziom wszystko wytłumaczyć. To jest tak jak z tym Zielonym Ładem, o którym się sporo mówi, ale ludzie nie zdają sobie sprawy, czym on naprawdę będzie. Za ten Zielony Ład, za tą ideologię, to szaleństwo zapłaci każdy z Państwa, każdy z nas. Bo na termomodernizację budynków, na zmianę źródeł ogrzewania nie będzie żadnego wsparcia z Unii Europejskiej. Może będą jakieś drobne dopłaty. Ale resztę będzie trzeba wyciągnąć z własnej kieszeni. I nawet jeżeli Państwo w tej chwili skorzystaliście z programu Czyste Powietrze i wymieniliście swój kocioł na gazowy, to już niedługo będziecie musieli go zlikwidować i dać kasę na kolejne, bo to już się Unii Europejskiej nie podoba. Niektórzy żartują, że ten Zielony Ład to jak arbuz. Z zewnątrz zielony, w środku czerwony, bo to nowy komunizm budowany przez Unię Europejską. Starsi na tej sali pewnie pamiętają, co to był domiar. To teraz będzie tak samo. Za wszystko, co uchwali Unia Europejska, będziemy my musieli dopłacić. A jak braknie kasy, to podwyższą podatki. A Tusk, jak wiecie Państwo, idzie tą drogą i jest wiernym wykonawcą tego wszystkiego, o czym marzy Unia Europejska, a właściwie ta lewicowo-liberalna większość. On udaje tutaj w Polsce, że absolutnie nie zgodzi się na złe rozwiązania. Rzekomo jego parlamentarzyści wstrzymują się od głosu. No ale już byli sekretarze partii, którzy startowali z jego list, głosują za.
A Róża Thun, która jest przedstawicielką Trzeciej Drogi, wspominam ją, bo ona niestety też w tym okręgu startowała, to nawet powiedziała, że Zielony Ład to jest dla rolników bardzo dobre rozwiązanie. Z myślą o nich został stworzony. No, z myślą o nich został, szanowni państwo, stworzony, żeby wykończyć rolnictwo europejskie. Konkurencyjność gospodarki. Górnictwo już wykończyli. Teraz się zabrali za przemysł. A Chiny, Stany Zjednoczone, spokojnie otwierają nowe huty, nowe kopalnie. Nie przejmują się jakoś tym wszystkim. O co chodzi w tym wszystkim? Komu zależy na tym, żeby zniszczyć Europę? Więc, szanowni państwo, to jest właśnie ta rzeczywistość, którą buduje nam ta szalona, zielona ideologia, której orędownikiem i przedstawicielem tutaj w Polsce jest Donald Tusk i jego ekipa. I dlaczego ważne są te wybory? Te wybory są niezwykle ważne dlatego, że po pierwsze musimy przełamać to poczucie, że Prawo i Sprawiedliwość zostało odsunięte od władzy. Myśmy nie przegrali. Myśmy zostali odsunięci od władzy przez oszustwo tych, którzy ubrali się w inne piórka. Dzisiaj okazuje się, że zamiast kolorowej papugi to jakiś ponury, obskubany gawron. Myśmy, szanowni państwo, więc musimy wygrać. Musimy wygrać, żeby pokazać ludziom i przywrócić im wiarę i nadzieję. Druga rzecz. Za 2 miesiące są wybory do Parlamentu Europejskiego. Jeżeli ktoś myśli, że to się nie wiąże, nie ma racji. Bo mówiłam państwu tutaj o tym, że chociażby te programy, projekty Zielonego Ładu będą oddziaływały na każdego z was. Ale też na samorządy. Bo przecież samorządowcy chociażby administrują budynkami użyteczności publicznej. One też będą musiały być dostosowane do tego zielonego szaleństwa. Trzeba będzie skądś wziąć na to pieniądze. Ale też trzeba w samorządzie ludzi, którzy będą potrafili powiedzieć nie. Sprzeciwić się wtedy, kiedy będzie się głupotę próbowało wcisnąć i będzie się próbowało wymyślać jakieś bzdury. Samorządowców, którzy będą rozumieli, że ich rolą jest również takie naciskanie na rządzących, żeby realizowali dobre, a nie złe projekty dla ludzi. I wreszcie, moi drodzy, te wybory są ważne po to, żebyśmy uwierzyli i pokazali, że najważniejsza jest wspólnota. My wiemy, jak to się robi. W 2015 roku, na początku 2015 roku, niewielu dawało szansę Andrzejowi Dudzie, że zostanie prezydentem Rzeczpospolitej Polski. Śmiano się, szydzono, mówiono, nie ma takiej możliwości, 15% poparcia. Bronisław Komorowski, ówczesny prezydent, blisko 70% poparcia. Po kilku miesiącach, moi drodzy, prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej został Andrzej Duda, a Bronisław Komorowski przeszedł do historii. I teraz trzeba zrobić dokładnie to samo. Myśmy to zrobili wtedy. Była nadzieja, była emocja, byliśmy wszyscy razem. I dzisiaj musimy zrobić to samo. To jest nasz cel, nasze zadanie. Nie oddamy Małopolski, nie oddamy Krakowa, ale nie oddamy też innych samorządów. To jest nasza robota, moi drodzy. Wszyscy jesteśmy. Bierzemy w dłoń ulotki, wychodzimy do ludzi, przekonujemy, rozmawiamy. Nie ma rzeczy niemożliwych. To jest wszystko do zrobienia i my to zrobimy. A Łukasz Kmita zostanie prezydentem Krakowa. I oczywiście zwyciężymy. Szanowni Państwo!
Państwo, niesamowite emocje dzisiaj na konwencji samorządowej Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie. Bądźmy razem, wszyscy razem, bądźmy razem! Bo siła, szanowni państwo, tkwi w jedności. Wszystko w naszych rękach. Dlatego wspierajmy kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Angażujmy się w ich kampanię. Przekonujmy, bo to jeszcze ostatnie dni. No może nie całkiem, ale ostatnie na pewno tygodnie, szanowni państwo, do tych wyborów 7 kwietnia, kiedy będziemy decydowali o przyszłości naszych małych, lokalnych ojczyzn. Bo my, Polacy, chcemy budować, a nie likwidować. Chcemy rozwijać, a nie niszczyć. My chcemy tworzyć szanse i perspektywy, a nie non-stop wysłuchiwać, że czegoś się nie da i czegoś nie będzie. A kandydaci Prawa i Sprawiedliwości tworzą te szanse, tworzą perspektywy i kandydują w całej Polsce tysiące wspaniałych ludzi, uczciwych, zdeterminowanych, którzy dzisiaj są również tutaj wśród nas. Serdecznie państwu dziękuję za obecność, a trójkę z nich chciałbym do nas serdecznie zaprosić. Zapraszam kandydata na prezydenta Krakowa, pana Łukasza Kmitę, panią Renatę Janik, kandydatkę do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz pana Tomasza Rakowskiego, kandydata na prezydenta Gdańska. Ogromne brawa! Zwyciężymy! Uśmiechnięci, pięknie wyglądają, zdeterminowani, mocno pracują intensywnie w terenie. Powitajmy ich mocnymi brawami! To właśnie oni będą zabiegali w swoich okręgach wyborczych, w swoich miastach, gminach, województwach o państwa zaufanie. Prosimy o ich poparcie. Jako pierwszy głos zabierze kandydat na urząd prezydenta miasta Krakowa, pan Łukasz Kmita. Bardzo proszę. Kochani, witajcie w gościnnym i pięknym Krakowie. Bardzo się cieszę i dziękuję panu prezesowi, pani premier i wszystkim przyjaciołom za to, że możemy się spotkać tutaj, bo Kraków pokazał, że jesteśmy miastem sukcesu. Dzięki rządowi Prawa i Sprawiedliwości 250 mld zł z funduszy rządowych, z programu inwestycji strategicznych trafiło do tego miasta. Do naszego wspaniałego miasta, dzięki któremu samorząd miasta Krakowa może budować szkoły, ośrodki dla seniorów, buduje także całkiem niedaleko tutaj Centrum Muzyki. Ale kochani, niestety, ten czas może minąć, dlatego musimy ich pilnować. Musimy patrzeć im na ręce, bo Platforma Obywatelska to wilki w owczych skórach. I to widać w samorządach. Całkiem niedawno, jak rozmawiałem tutaj z radnymi, podnieśli o prawie 20% podatek od nieruchomości. Nasi radni Prawa i Sprawiedliwości głosowali przeciw, ale radni Platformy Obywatelskiej i prezydenckiego klubu głosowali za podwyżkami. I tak może być w przyszłości, jeśli nie postawimy tamy tej władzy, która z pewnością sięgnie do kieszeni nie tylko Polaków, ale także zwykłych mieszkańców. Drodzy przyjaciele, radni Platformy Obywatelskiej chcieli także wprowadzić strefę czystego transportu. Co oznaczałoby tutaj dla nas? Nikt, kto ma diesla, nikt, kto ma starszy samochód, nie mógłby wjechać do Krakowa. Jako wojewoda Małopolski zaskarżyłem tą uchwałę do sądu. I wygraliśmy. Ale w polityce, ale także, kochani, w samorządzie liczy się wiarygodność, dotrzymywanie słowa. Ja doskonale pamiętam, jak 8-9 lat temu była pani minister infrastruktury, nazywała się pani Maria Wasiak, powiedziała, że północna obwodnica Krakowa nie będzie budowana ze środków rządowych. Wtedy rządziła Platforma. Gdy przyszliśmy do władzy, gdy premierem została Beata Szydło, te środki się znalazły i ta wielka budowa będzie za kilka miesięcy zakończona. Odkorkuje Kraków i odkorkuje Małopolskę.
Dziękujemy pani premier, dziękujemy panie ministrze. Tak, jest za co dziękować. Udało się także, i to też wielki sukces infrastrukturalny, przebudować krakowski węzeł kolejowy. Ogromne środki, kilkaset, ponad miliard złotych na to, aby także po Krakowie jeździło się szybciej i sprawniej. Dzisiaj jadąc z Bieżanowa, całkiem niedaleko do centrum miasta, samochodem jedziemy 30 minut, pociągiem 10 minut. Te inwestycje infrastrukturalne napędzają dobrą koniunkturę w Krakowie. I to jest sukces Prawa i Sprawiedliwości. Bo także w samorządach jesteśmy wiarygodni. Będąc wojewodą, wielokrotnie odwiedzałem gminy, powiaty. Widziałem te dobre zmiany, które następowały. Ponad 1200 kilometrów dróg, które powstały z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych i z Rządowego Programu Rozwoju Dróg, już służą mieszkańcom. Ale szanowni państwo, także Kraków, dzięki mądrej polityce i dobrej współpracy, był beneficjentem ponad 300 milionów złotych na drogi w ramach przygotowania do Igrzysk Europejskich. Dzisiaj w Krakowie mieszkańcy, ale także turyści widzą dobre drogi dzięki rządowi Prawa i Sprawiedliwości. O tym trzeba pamiętać. Bardzo lubię ten cytat i często wracam do przeszłości, ale cytat świętego Jana Pawła II, który mówił: pamięć o przeszłości wymaga zaangażowania w przyszłość. I proszę was, kochani, bądźmy razem zaangażowani w naszą przyszłość, w przyszłość w samorządach. Jesteście z całej Małopolski, z całej Polski, bo jest pani marszałek z Kielc, pan kandydat na prezydenta Gdańska, dzisiaj w Krakowie, więc gościmy, można powiedzieć, całą Polskę, kandydatów z różnych części. I chcemy się też pochwalić tym, co wspólnie z naszymi kandydatami do Rady Miasta, do Sejmiku Województwa Małopolskiego wypracowaliśmy. Przede wszystkim to sprawny transport publiczny. Warto także pamiętać, że za czasów Platformy likwidowane były połączenia kolejowe, a samorząd Województwa Małopolskiego, rządzony przez Prawo i Sprawiedliwość, nie dość, że zwiększył połączenia kolejowe, to także zbudował siatkę transportową, autobusową, dzięki której docieramy do miejsc, które były wykluczone społecznie. To jest też wielki sukces współpracy rządu i samorządu. Gratulujemy panu marszałkom. Ktoś powie, kandydat na prezydenta, a mówi o tym, że ważny jest transport także poza Krakowem. Kochani, każdego dnia ponad 200 tysięcy samochodów wjeżdża do Krakowa z Obwarzanka. Jeśli będzie dobry transport i dobra współpraca z samorządem województwa małopolskiego rządzonym przez Prawo i Sprawiedliwość, to mieszkańcom Krakowa będzie się żyło lepiej. I ja to gwarantuję. Dzięki rządowemu programowi uruchomionemu przed 2 laty, Kraków będzie także budował żłobki. Nie dajmy sobie wmówić, że to Platforma Obywatelska będzie budowała żłobki. Te środki zagwarantował rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd Mateusza Morawieckiego. Idźmy w teren, idźmy do naszych sąsiadów, mówmy o tym, bo to jest nasz wspólny sukces, sukces dobrze zarządzanych także samorządów, które gwarantują nasi kandydaci Prawa i Sprawiedliwości. Kończąc moje wystąpienie, bo jestem troszkę stremowany, a moi poprzednicy, jak państwo wiecie, byli świetni w wypowiedziach, i pan prezes, i pani premier, chcę powiedzieć, że w Krakowie bardzo ważne są dzielnice. Jest ich 18. Do tej pory nie było środków na to, aby dzielnice się rozwijały. Radni dzielnicowi byli, można powiedzieć, lekceważeni. Tak niestety
robili nasi poprzednicy, także ci z Platformy Obywatelskiej. Postawimy na rozwój dzielnic, postawimy na rozwój Krakowa, postawimy na przyszłość Krakowa i jestem o tym przekonany, że mieszkańcy zaakceptują naszą ofertę i wspólnie ze świetnymi kandydatami, którzy są także tutaj za mną, zwyciężymy w Krakowie. Pokażemy, że razem możemy więcej, że warto budować wspólnie. A już zupełnie na koniec. Kochani, musi być zadanie domowe. Wracając z tej konwencji, dzwonimy do 10-20 swoich znajomych, sąsiadów, którzy może są jeszcze nieprzekonani. Nie tych, którzy zawsze głosowali na Prawo i Sprawiedliwość. Ich mobilizujemy, żeby poszli na wybory. Ale musimy przekonać tych nieprzekonanych. Musimy tchnąć w nich ducha nadziei, ducha zwycięstwa. A już za 3 tygodnie zobaczycie Państwo, że sukces będzie nasz. Że zwyciężymy w Sejmiku, zwyciężymy w Radzie Miasta Krakowa i zwyciężymy także w Krakowie. Wierzymy w to głęboko. Zdeterminowany Łukasz Kmita, kandydat na urząd prezydenta Krakowa. Popierany kandydat Prawa i Sprawiedliwości oczywiście. Tak, tak. Także pracujemy, bo wszyscy jesteśmy sztabem naszych kandydatów, angażujemy się w ich kampanię, popieramy i popieramy również naszą kandydatkę kandydującą z list Prawa i Sprawiedliwości oczywiście do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Tą panią jest pani Renata Janik. Powitajmy ją brawami. Szanowni Państwo, Świętokrzyskie pozdrawia Małopolskie, bo nie ma nic ważniejszego niż współpraca między samorządami. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję na ręce Pana Premiera, Pani Premier, za moje ponad 5,5 roku pracy w Zarządzie Województwa Świętokrzyskiego, całego Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, za tą bardzo dobrą, owocną współpracę. Współpracę z korzyścią dla naszych mieszkańców. Jest za co dziękować. Dzisiaj już na tej scenie wiele wybrzmiało, ale ja muszę jeszcze to powiedzieć z perspektywy świętokrzyskiej. Chcę dziękować za wspaniałe programy, za program inwestycji strategicznych, bo to dzięki tym środkom Świętokrzyskie wypiękniało, bo to dzięki tym środkom małe, biedne do tej pory gminy świętokrzyskie mogły wyciągnąć rękę po środki. A dlaczego mogły? A dlatego, że było bardzo wysokie dofinansowanie, że były proste procedury, że z tych środków dało się finansować inwestycje, z których nie można było realizować z innych środków. Ale nie tylko małe gminy korzystały. Skorzystał również samorząd województwa świętokrzyskiego. W tym roku rozpoczniemy budowę nowoczesnego bloku operacyjnego i to dzięki środkom rządowym. Bardzo serdecznie za to dziękuję, ale dziękuję również za wszystkie programy społeczne skierowane do naszych mieszkańców. Po to, aby podnosić jakość życia wszystkich mieszkańców, bo wiecie, że my świętokrzyskie zawsze gdzieś jesteśmy na końcu, ale od ponad 5 lat robimy wszystko, aby ten dystans zmniejszyć. Dziękuję za środki skierowane do środowiska osób z niepełnosprawnościami. Wiecie Państwo, że tylko w ciągu 4 lat stworzyliśmy 5 zakładów pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Przez kilkanaście lat było 4 zakłady i nic się nie działo. I wierzę w to, że dalej będzie nam dane realizować takie projekty. Dziękuję za to wszystko, ale jako Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Zarząd Prawa i Sprawiedliwości pokazaliśmy, że jesteśmy dobrymi gospodarzami. Kiedy przyjmowaliśmy odpowiedzialność za nasze województwo, w wydatkowaniu środków unijnych byliśmy na niechlubnym przedostatnim miejscu. Nie dało się. A my w tej trudnej kadencji, gdzie mieliśmy pandemię koronawirusa, gdzie mieliśmy wybuch wojny na Ukrainie, pokazaliśmy, że się da. Już po kilkunastu miesiącach jako region byliśmy w połowie województw. Ale w obszarze, który mam zaszczyt nadzorować, czyli obszar ten społeczny, już po kilku miesiącach byliśmy na 3. miejscu. I tak jest do dziś.
staramy się, aby te środki finansowe trafiały jak najszybciej do naszych mieszkańców. Tworzyliśmy miejsca w żłobkach, w przedszkolach, inwestowaliśmy w dzieci w szkołach, ale odbudowaliśmy po części już zniszczone szkolnictwo zawodowe. Tak, szanowni państwo, brakuje nauczycieli, brakuje chętnych, bo utarło się, tak jak to było wiele lat temu, że nie warto się kształcić. Ale my pokazaliśmy młodym ludziom, że dobry zawód już po średniej szkole gwarantuje możliwość dobrej pracy i dobrego zarobku. My borykamy się jak cała Polska, również Unia Europejska, z problemem demograficznym. Dlatego ten zarząd województwa po raz pierwszy w historii ze środków województwa przygotował specjalne programy skierowane dla studentów medycyny, aby młodzi ludzie po ukończeniu studiów w naszych szpitalach pracowali. To już od tego roku mamy środki w budżecie. Wprowadzamy stypendia dla uczniów, absolwentów szkół średnich, żeby zostali w naszym województwie, jeśli wybiorą Politechnikę Świętokrzyską, dostaną stypendia. Wszystko po to, żeby ich zatrzymać w naszym regionie, żeby im pokazać, że nasz region jest piękny, tak jak Małopolska, że tu można żyć, związać się i życie zawodowo, ale również i osobiste życie. To dzięki rządowi Prawa i Sprawiedliwości w naszym województwie mamy wspaniałą inwestycję. Kompleks laboratoriów Głównego Urzędu Miar. Za to również dziękuję, bo to jest ważne, mam nadzieję, w przyszłości koło zamachowe dla naszego województwa. Szanowni państwo, wierzę z głębi serca, że i wyborcy Świętokrzyskiego, ale również i tu wyborcy Małopolski dadzą nam szansę i dalej będziemy zmieniać nasze małe ojczyzny, i te małe, i te większe, że nasz kraj, tak jak do tej pory przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości rozwijał się, że te środki, te programy, które zostały stworzone, dalej będą płynęły do naszych mieszkańców. A na koniec chciałam powiedzieć do pana prezesa, że w Świętokrzyskiem mamy najlepsze naleśniki. I wracając, panie prezesie, do Warszawy, zapraszamy bardzo serdecznie. Dziękuję państwu bardzo i wszystkim życzę sukcesu. Renata Janik, kandydatka Prawa i Sprawiedliwości do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, merytorycznie, z wielkim doświadczeniem samorządowym. Tak, tak, nasza lokomotywa w tym województwie. Ale to nie koniec, ponieważ ze Świętokrzyskiego przenosimy się do województwa pomorskiego, do jego stolicy, do Gdańska, a tam kandyduje kandydat Prawa i Sprawiedliwości, pan Tomasz Rakowski, który ubiega się o fotel prezydenta Gdańska. Dzień dobry, Polsko! Dzień dobry, Krakowie! Ja przyjechałem z Gdańska, z pięknego Gdańska, do pięknego Krakowa. Ale chciałem się zapytać was, mieszkańców Krakowa, gdzie tu można zjeść dobre naleśniki? Drodzy państwo, wszyscy się śmiejemy z tych naleśników, z tej pseudokomisji, z tego, jak pan prezes, parząc sobie herbatę, tą komisję po prostu ośmieszył i wykazał, jacy ludzie w niej zasiadają. Ale drodzy państwo, tak naprawdę jest to śmiech przez łzy. Bo jeśli uświadomimy sobie, co oni robią z Polską, co wyczyniają z naszym krajem przez ostatnie 3 miesiące, to jest to śmiech przez łzy. Kilka tygodni temu w Gdańsku po jednym z protestów podeszło do mnie młode małżeństwo. Mieli 30, może 40 lat. Dziewczyna trzymała polską flagę. I powiedzieli tak: jesteście naszą ostatnią nadzieją. Jesteśmy ostatnią nadzieją milionów Polaków. Milionów Polaków, wyborców, sympatyków Prawa i Sprawiedliwości. Polaków, dla których Polska jest najważniejsza. Można sobie powiedzieć,
Wybory samorządowe, przecież to drogi, autobusy, żłobki, komunikacja. Też. Ale o tym, jak będzie wyglądał samorząd, jak będą wyglądały nasze małe ojczyzny, decyduje to, kto będzie stał na czele danego miasta, danej gminy, powiatu, kto będzie miał większość w Radzie Miasta, w tych organach samorządowych. To wartości, jakie ci ludzie mają, jakie sobą reprezentują, decydują o kierunku, w jakim dane miejsce się rozwija, w jakim dane miejsce idzie. Dlatego, drodzy Państwo, drodzy kandydaci w całej Polsce, jesteście ostatnią nadzieją. Musicie to sobie uświadomić, że miliony Polaków patrzą na Was z nadzieją na to, że to, co się dzieje w Polsce, zostanie zatrzymane. Kilka tygodni temu premier Morawiecki powiedział w Gdańsku, że 15 października potknęliśmy się. To prawda. Ale musimy stanąć, silnie stanąć, wyprostowani na dwóch nogach. Tym pierwszym krokiem są właśnie wybory samorządowe. Drugim wybory do Europarlamentu. Musimy stanąć twardo, szanowni państwo. Musimy stać wyprostowani. I musimy walczyć. My jako kandydaci. Bo wybory samorządowe tak naprawdę są sporem o to, jaka będzie Polska. Są tym wieloletnim, dziejowym sporem o to, jak będzie wyglądała Polska. Ten spór toczy się nie od wczoraj. Ten spór toczy się nie od dekady. Ten spór toczy się od setek lat. To jest spór pomiędzy tymi, dla których Polska stoi na pierwszym miejscu, którzy chcą, żeby Polska była silna, zasobna, niezależna, żeby ludziom, którzy tutaj mieszkają, żyło się jak najlepiej. Ta druga strona to strona, która chce czegoś dokładnie przeciwnego. To strona, która chce być podległa, która chce chodzić na salony, która chce ciągle słuchać jakichś rozkazów. To, drodzy Państwo, jest istota sporu, który toczy się w Polsce od wielu lat. My dzisiaj, w przededniu tej samorządowej potyczki, musimy jasno powiedzieć Polakom, milionom Polaków, że te nadzieje, które w nas pokładają, nie zostaną zawiedzione. Ale żeby to się wydarzyło, potrzebujemy Waszej pomocy. I tu zwracam się właśnie do Was, Polacy, rodacy, wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, sympatycy czy ludzie zatroskani Polską. Potrzebujemy Waszej pomocy i Waszego wsparcia. Zostało 20 dni do ciszy wyborczej. 22 dni, 21 dni do wyborów. To dużo i niedużo. Ale możemy zrobić bardzo wiele. Bo jeżeli zastanowicie się nad tym, co czujecie, kiedy słyszycie, że Centralny Port Komunikacyjny nie będzie kontynuowany, kiedy szukają jakichś bzdurnych pretekstów, żeby tego projektu nie kontynuować. Kiedy słyszycie o tych wszystkich wielkich inwestycjach, które my planowaliśmy, które my rozwijaliśmy, o których oni mówią, że nie warto tego robić, bo to jest gigantomania, bo to jest przesada. Kiedy słyszycie o tym, jak godzą się na kwestie związane z paktem migracyjnym, na kwestie związane z Zielonym Ładem. Co czujecie? Co czujecie? Lęk, złość, gniew. Te emocje, szanowni państwo, drodzy rodacy, to trzeba zmienić w działanie. To trzeba zmienić w działanie. Nie wystarczy tylko obejrzeć konwencję, obejrzeć program w telewizji. Nie wystarczy nawet tylko pójść na wybory, chociaż to jest najważniejsza rzecz. Bo tego w ostatnich wyborach w wielu miejscach zabrakło. Tak bardzo byliśmy wszyscy przekonani o tym, że będzie dobrze. Ja powtórzę za Łukaszem, bo o tym mówię na każdym spotkaniu w Gdańsku. A chodzimy po wszystkich dzielnicach i dzielnic w Gdańsku jest aż 35. Trochę więcej. I tam zawsze mówimy, ja zawsze ludzi proszę na sam koniec. Kochani, jeśli każdy z Was zadzwoni chociaż do jednej osoby, przez
przez te wszystkie kolejne dni i z nią porozmawia, zapyta się, co ci nie pasuje w Gdańsku, co ci przeszkadza, dlaczego jest tak, jak jest. Jeśli sprowokuje do myślenia, do rozmowy, to może mamy szansę faktycznie ludzi przebudzić. Ale tylko tak, bo sam prezes Jarosław Kaczyński, czy premier Beata Szydło, czy wszyscy politycy Prawa i Sprawiedliwości, czy kandydaci, kandydatki, sami wyborów nie wygramy. My musimy liczyć na waszą pomoc. My musimy wiedzieć, że stoicie za nami. My musimy wiedzieć, że jesteście gotowi, żeby nam pomóc w bardzo konkretny sposób. Dlatego moja propozycja jest taka, żebyście jeszcze dzisiaj, najpóźniej jutro, odezwali się do swoich posłów, do biur poselskich Prawa i Sprawiedliwości, przez media społecznościowe, czy poszli osobiście i powiedzieli: jestem gotowy, żeby pomóc, chcę się zaangażować, bo jest to bój o Polskę, teraz albo nigdy. Teraz albo nigdy, drodzy Państwo. I wiem, że może wydawać się dziwne, że przy okazji wyborów samorządowych mówimy o rzeczach tak istotnych, które dotykają całego państwa, ale historia przyspieszyła. Czas przyspieszył. Oni przez 3 miesiące dążą nieustannie do tego, żeby wykoleić ten rozpędzony pociąg, który myśmy rozpędzali przez ostatnich 8 lat. Dlaczego to robią? Pan prezes powiedział, że to są nocni rabusie. Ja uważam, że to są paserzy. Oni mają mentalność paserów. Dorwali się do wielkiego dobra, jakim jest Polska. I jak najszybciej, jak tylko można, chcą z tego skorzystać, chcą to sprzedać, chcą to zablokować. Drodzy Państwo, pozwolimy im na to? Nie! Pozwolimy im na to? Nie! Pozwolimy im na to? Nie! Nie możemy im na to pozwolić, bo to jest Polska. Polska jest naszą ojczyzną. My jesteśmy elementem w tym wielkim łańcuchu dziejowym. I to jest nasza walka. Dzisiaj to jest nasza walka. Drodzy Państwo, w Gdańsku mówię o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, która na pozór wydaje się niezwiązana z wyborami samorządowymi. Ale to jest rzecz, o którą pytają mnie zwykli mieszkańcy. Pytają mnie: panie Tomaszu, co będzie z tym paktem migracyjnym? Co będzie z tymi wszystkimi migrantami? A ja im mówię tak. Jeżeli ja będę prezydentem i w Polsce zacznie być wdrażany ten pakt migracyjny, to do Gdańska przyjmę dokładnie 0 migrantów. 0, drodzy Państwo. A to jest o tyle ważne, że moja kontrkandydatka, obecna pani prezydent, wprost napisała w odpowiedzi na nasze zapytanie, że jeżeli dostanie takie polecenie, to przyjmie każdą ilość. Powiedzcie mi, co jest dobrego w tym, żeby przyjmować czy to do Krakowa, czy do Gdańska, do Białegostoku, do Warszawy, 1000 migrantów. Co jest w tym dobrego? Co człowiek, który jest gospodarzem miasta, którego zadaniem jest dbanie o dobro mieszkańców tego miasta, co dobrego widzi w tych rzeczach? Nic. Tu nie ma nic dobrego. To jest tylko i wyłącznie utrata bezpieczeństwa. Dlatego, drodzy Państwo, wybory samorządowe, mimo tego, że wydają się być wyborami o to, jak wygląda ulica, jak wygląda okolica, jak funkcjonuje miasto, tak naprawdę są wyborami, które decydują o tym, jak wygląda nasza mała ojczyzna, czy jest bezpieczna, czy nie. Musicie mieć tego świadomość, musimy mieć tego świadomość, drodzy Państwo. I dlatego jeszcze raz proszę was wszystkich, którzy to oglądacie, potrzebujemy waszej pomocy. Potrzebujemy waszej pomocy, żeby w tym boju o Polskę stanąć na dwie nogi i pójść dalej. Tu i teraz. Drodzy Państwo, teraz albo nigdy. Bardzo, bardzo dziękuję. Wspaniali kandydaci Prawa i Sprawiedliwości. Ogromne brawa. Łukasz Kmita, Renata Janik i Tomasz Rakowski.
dzisiaj z mocnym przesłaniem z Krakowa i tym mocnym akcentem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie, kolejne spotkanie w ramach kampanijnej trasy Prawa i Sprawiedliwości. Serdecznie Państwu dziękuję, tym wszystkim, którzy przybyli na to spotkanie tutaj, do Królewskiego Miasta, wszystkim tym, którzy spędzili z nami te ostatnie godziny przed telewizorami. Do zobaczenia na kampanijnym szlaku. Zwyciężymy! Bardzo ważne ostatnie tygodnie kampanii samorządowej w całej Polsce. Wszyscy jesteśmy sztabem Prawa i Sprawiedliwości, a więc wspierajmy naszych kandydatów, przekonujmy do tego, że warto zagłosować na doświadczenie, na uczciwość, na rzetelność, na wiarygodność, szanowni Państwo, i na bardzo konkretny program, czego namiastkę mieliśmy właśnie dzisiaj w Krakowie. Serdecznie Państwu dziękuję za obecność. Dziękuję również tym wszystkim kandydatom, którzy są wśród publiczności, bo wiem, że również Państwo bardzo ciężko pracujecie i wyrwaliśmy Państwa z tego kampanijnego ferworu, ale dziękujemy, że jesteście razem z nami i życzymy powodzenia. Trzymamy mocno kciuki za Was. Zwyciężymy! Zwyciężymy! Pozdrawiamy całą Polskę. Do zobaczenia na trasie!